Przechodzimy teraz do następnej kategorii, do kategorii najlepszy dom jednorodzinny. Jako pierwszy będzie prezentowany dom w Będzinie, pracowni Jojko plus Nawrocki Architekci. Bardzo proszę o zaprezentowanie obiektu. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, architektura w przeciwieństwie do sztuki zawsze potrzebowała inwestora. Nie ma dobrej architektury bez świadomego i dobrego inwestora, szczególnie gdy chodzi o taką, można powiedzieć, intymną przestrzeń, jakim jest dom jednorodzinny. Dlatego nikt nie opowiedziałby o tym życiu w tej architekturze lepiej niż sam inwestor i mieszkaniec. Tylko wspólnie z Marcinem chcieliśmy przekazać głos Oli, inwestorowi i mieszkańcowi, jednocześnie podziękować za czas poświęcony i przyjazd tutaj z nami. Olu, zapraszamy. Dzień dobry, bardzo mi miło tutaj z Państwem być. Jest to rzeczywiście mój debiut w tej roli. Natomiast debiut tutaj przed Państwem, natomiast w moim domu trudno mi zmieścić się w 10 minutach opowieści o domu, który żyje tak de facto od 5 lat, który po 5 latach wciąż kochamy i nie ma tam żadnego elementu, który chcielibyśmy zmienić. To jest dom, który się razem z nami zmienia tak naprawdę, ponieważ ja tu jestem, ale tak naprawdę nasz dom to jestem ja, jest mój mąż, jest nasz starszy syn, jest nasza średnia córka, jest nasza najmłodsza córka, a do tego pies i 3 koty. I tak naprawdę to, co nas zachwyciło, szukając miejsce pod nasz dom, to był Grodziec. To jest piękna przestrzeń Będzina, pierwsza cementownia w Polsce, 5. w Europie. I właśnie zachwyt nad cementownią spowodował, że chcieliśmy w jakimś sensie wpisać się i w przestrzeń tą krajobrazową, o czym za chwilę to jak architekci świetnie go wpisali, ale również w tą taką tożsamość kulturową, że to nie jest dom na Mazurach, to nie jest dom w Bieszczadach, to jest dom w miejscu, które tak naprawdę w tej chwili jest pozbawiane tej tożsamości industrialnej, coraz więcej oczywiście wyburzeń, coraz mniej na horyzoncie kominów. I ten nasz dom, który jak architekci zaproponowali z bloczków betonowych, stwierdziliśmy tak, super. Co prawda było to zaskoczenie, ale jak najbardziej. I tak, jeżeli chodzi o wielkość naszego domu. Podróżując z mężem i z dziećmi po różnych stronach świata, wiedzieliśmy, że chcemy inwestować bardziej w doświadczenie, bardziej w życie, niż w dom. Znaczy chcieliśmy, żeby nasz dom był środkiem do życia, a nie celem w życiu, tak? Żeby to się nie okazało nagle, że wybudowaliśmy niesamowicie kosztowny dom i tak naprawdę nasze życie kręci się wokół tego domu, więc chcieliśmy, żeby nasz dom był rzeczywiście takim miejscem, w którym mamy przestrzeń do życia. Życie w architekturze. Co zabawne, często jest mowa o budżecie na ten dom. My jak dostaliśmy wycenę naszej kalkulacji zdolności kredytowej z banku, to się zastanawialiśmy, no że fajnie, że nas stać na 3 razy droższy dom, tylko pytanie, czy tego chcemy. I podjęliśmy rozmowy z jednym z architektów, który się, przepraszam Państwa wszystkich, nie jestem architektem, ale na wszystko zgadzał z naszych pomysłów i wtedy z mężem stwierdziliśmy, że coś jest nie tak. Znaczy my nie jesteśmy architektami i właśnie chcemy dialogu pod tytułem tak, to okej, nie, to nie jest okej. I po tym pierwszym po tej pierwszej wizycie wiedzieliśmy, że musimy poszukać dalej. Znaleźliśmy architektów, którzy również tak jak my byliśmy świadomi tego, że oprócz naszego życia są później następne pokolenia i chcemy zostawić przestrzeń nie tylko dla nas do życia, ale w kontekście materiałów, to żeby nasze podłogi dębowe właśnie nie płynęły z drugiej strony świata, że mamy drzwi spod Myszkowa kupione, a nie właśnie. Nie z innych stron świata. Dlatego tak, to było niesamowite, że w momencie, kiedy architekci zaproponowali
i pomysł na ten dom, i rozkład tego domu, to wiedzieliśmy, że to jest dokładnie to, czego szukaliśmy. Znaczy prostota i doprowadzenie tego domu do bardzo prostych linii, do tego, że w nim się żyje, co wiele osób się ze mnie śmieje, ja wiem, ale że się go sprząta przyjemnie. Znaczy to jest taki moment, w którym człowiek albo narzeka i rzuca różnymi wyrazami, albo się cieszy z tego jak to wygląda. I jeżeli chodzi też o taką świadomość, to wiedzieliśmy, że w tej chwili tak naprawdę dookoła nas jest nadmiar, a my chcemy tak wystarczająco po prostu. To było niesamowite, jak właśnie architekci zaproponowali nam, że 1/3 domu to jest ta część wspólna, czyli największa część to jest część dzienna, w której i ktoś może gotować, i ktoś może sprzątać, i ktoś może rysować. Tutaj jest nasza część ta wspólna. 47 metrów naszego domu, który ma w tej chwili 120 metrów, ale jest przygotowany do tego, żeby miał za chwilę 140 metrów, jak dziewczyny nasze będą na tyle duże, że będą chciały osobno mieszkać, jak i 97, jak już zostaniemy, zakładamy na emeryturze sami. To właśnie to, co tutaj teraz na zdjęciach, to, że ta przestrzeń i kuchni, która jest lekko zabudowana po to, żeby codzienne życie, czasami są gary i różne rzeczy, więc nie były takie na wprost. Z drugiej strony pod oknem po prawej jest część taka biurowa, gdzie można też, no, jest miejsce na to, żeby funkcjonować. To jest druga z czterech części naszego domu, taras, który od wiosny do jesieni jest przedłużeniem tego niesamowitego, tej przestrzeni wspólnej, więc 1/2 domu nam się robi wspólną przestrzenią. Bloczki niesamowicie działają. To jest taka dodatkowa fajna funkcja, bo wydawało nam się, że będziemy potrzebowali jakiegoś takiego gazowego ocieplacza na taras, żeby wieczorem na nim spędzać czas, jesienne wieczory. Okazało się, że dom jest świetnie zaizolowany, a dodatkowo jak się siedzi wieczorem na tarasie, to ta ściana oddaje ciepło, co było takim dodatkowym bonusem w całej tej sytuacji. Mamy dużo zieleni, ponieważ nasz dom ma zielony dach, ma drzewo, które przez architektów było pomyślane, żeby latem dawało cień, a zimą przepuszczało słońce. Tu mamy tą część sypialnianą, pokój, który też na początku był zaprojektowany tak, żeby dzieciaki miały dużą przestrzeń do zabawy, dużo podłogi, a w momencie, kiedy są starsze, potrzebują już większej intymności, mniej miejsca na samej podłodze. Pokój syna, który chciał mieć wszystkie czarne ściany i oczywiście betonowe sufity, które zostały w całym naszym domu. Nasza sypialnia z przepięknym widokiem na parcinę, czyli na jedno ze wzniesień, z trzech wzniesień w Grójcu, więc cudowna przestrzeń. Okna, które są na cztery strony świata domu i widać dzieciaki, jak biegają, czy po trawie, czy gdzieś tam w polach bardzo, bardzo często. Więc ja bym chciała tyle powiedzieć, chociaż tyle. Znajomi wiedzą, jak do nas przychodzą, to bez godzinnej opowieści o funkcjonalności naszego domu, o tym, jak się w nim żyje, to mało, ale oddaję jeszcze głos Marcinowi. Ja bym chciał tylko uzupełnić tu wypowiedź Oli o aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, bo jak wiemy, sama produkcja betonu, produkcja cementu generuje dużą ilość CO2. Tona, produkcja tony cementu generuje praktycznie produkcję tony CO2, dlatego my jakby mając to mając świadomość tego, staraliśmy się przede wszystkim wybrać materiały lokalne. Te bloczki betonowe pochodzą właśnie z lokalnego zakładu oddalonego gdzieś tam chyba około 40 km od miejsca inwestycji. Płyty stropowe pochodzą właśnie 10 kilometrów w wytwórni, która jest 10 kilometrów od miejsca inwestycji. I jakby ważnym jeszcze tutaj aspektem wyboru do konkretnie tych bloczków było to, że to są pustaki, więc tego betonu tak naprawdę jest bardzo mało. To tak naprawdę po obwodzie tego pustaka mamy 3,5 cm betonu, więc generalnie
na wybudowanie tego domu, gdy to tam sumowaliśmy, bardzo mało materiału użyliśmy. To oczywiście to jeszcze miało też to związek taki no, kontekstualny, nawiązując tutaj do wypowiedzi Oli. Chcieliśmy poczuć jeszcze klimat właśnie tego miejsca, dlatego też ta decyzja odnośnie tych bloczków betonowych. Dziękuję. Tak, przechodzimy do zadawania pytań. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? To może ja tak tytułem komentarza może. Dziękuję za to wyjaśnienie, bo właściwie chciałam o to zapytać, a bardziej szerzej chciałam zapytać o to, o taką definicję tego zrównoważenia, Państwa definicję zrównoważenia w architekturze. To jest taki temat teraz mocno dyskutowany, różnie interpretowany. Mnie zachwyca umiar, który znajduję w tym projekcie i ciekawi mnie, jak panowie o tym zrównoważeniu myślicie w swojej pracy. Myślę, że pani po części odpowiedziała jednocześnie na to pytanie. Ten dom jest po prostu wystarczający. Może to słowo, które gdzieś tam, szczególnie w naszej branży, wszyscy działamy w jakimś tam paradygmacie postępu, brakuje nam czasem powiedzieć, on jest wystarczający. On spełnia wszystkie potrzeby inwestorów świetnie. Jest w stanie być zrealizowany w stosunkowo niewielkim budżecie, świetnie wpisany w kontekst, jest funkcjonalny, jest wystarczająco dobry, żeby spełnić swoją funkcję. Tym bardziej to potem cieszy, że jesteśmy zaproszeni do takich świetnych inicjatyw, jak taki konkurs, bo nikt się tego zupełnie nie spodziewał. Ale wszyscy znowu powtarzają, no właśnie, może ta wystarczającość i ten umiar jest w stosunku do tego, co się dzieje naokoło, w jaki sposób dzisiaj szczególny. Przepraszam, jeszcze ja powiem. Marcin walczył o piątą elewację tego domu, czyli o nasz dach, ponieważ ten dom jest wpisany w tą nieckę pomiędzy Górą Świętej Doroty a Parciną. I ta piąta elewacja, tam ląduje nam tyle różnych ptaków, że po prostu to jest fenomenalne. A druga sprawa, nie zapomnę, jak w pewnym momencie dostawaliśmy projekt i Marcin mówi, no tam jeszcze zmieściliśmy deszczówkę pod tarasem. I to była taka niesamowita właśnie symbioza tego, że ten dom może jeszcze w takich bardzo prostych rozwiązaniach być taki, że jeszcze się zmieścił gigantyczny zbiornik na deszczówkę. Odpowiem. W Katowicach, przynajmniej na Śląsku, nie ma jakby alternatywy mieszkaniowej dla rodzin 2+3. Jeden z kolejnych inwestorów, który chce zamieszkać w centrum Katowic, bo widzi i świadomie jakby podchodzi do swojego życia, ale nie ma takiej oferty. Tak? Jest zmuszony szukać gdzieś na obrzeżach miasta działki i musi tam wybudować dom. Zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób to zminimalizować. Prawda? I w tym momencie właśnie pewien umiar i potraktowanie tego specyficznego krajobrazu, to jest zagłębie, ono całe jest takie murowane, dość skromne w stosunku do tego poniemieckiego Śląska po drugiej stronie Brynicy, jest również w jakiś sposób tutaj uwzględnione. Więc chyba ten umiar i to jest może dobra odpowiedź na tą zrównoważoność. Ja może dodał, że to jest dom, słuchasz mnie? Dom, który podoba się architektom. Że tym bardziej cieszy, że nie tylko architektom, ale zadowolona jest pani inwestor. Nie tylko pani inwestor, bo tak jak mówię, ja tu jestem jako ja, ale nas jest piątka i dzieci po prostu kochają ten dom i kochają nasze betonowe sufity i kochają tą strukturę i w środku i na zewnątrz. Tak. Więc tak. A gdyby architekt pani zaproponował, że zrobi dom z drewna, czy by pani wolała beton? Znaczy drewno super, tylko pytanie o ten kontekst, bo tak jak ja rozpoczęłam, myśmy szukali miejsca do życia i ta cementownia, ta warownia taka po prostu, która jest dziedzictwem, nas pociągnęła. Więc pewnie gdzie indziej, bardzo chętnie, ale tu tak, ten beton to było to gdzie, co nam w duszy grało, pomimo tego, że tych bloczków nie znaliśmy. Natomiast ta struktura bloczka i na zewnątrz, i wewnątrz,
Oczywiście są przyjazne głosy pod tytułem, kiedy zrobicie górę, czy jak sobie odłożycie trochę pieniędzy. Więc mówię tak, albo kiedy otynkujemy, oczywiście. Natomiast ta struktura właśnie tego bloczka betonowego, która jest na zewnątrz całkiem sote, a w środku też się zastanawialiśmy, czy go malować na biało, czy zostawić też tak. To jest... Ja lubię ten dom, bo on jest prawdziwy. Znaczy drewno na podłodze jest prawdziwe, beton jest prawdziwy i tak naprawdę mamy wokół siebie materiały i też uczymy dzieci takiej szczerości i pewnego życia. Ja wiem, że to są już daleko wzniosłe jakby ideały nasze, ale to jest coś, co chcemy naszym dzieciom zaszczepić, tak? I świadomość środowiska i tego, że nie jesteśmy sami. I na planecie, i w przyszłości, miejmy nadzieję, ale również taką szczerość i życia, i tego, czym się otaczamy. A ja jeszcze mam pytanie. Tak, miałem być szczęście twoim gościem, Olu. Zakochałem się w tym domu od pierwszego wejrzenia. Mam nadzieję, że to mi nie zburzy jasności umysłu w sędziowaniu. Natomiast za każdym razem, kiedy osoby może niezwiązane z architekturą zastanawiają się, w czym tkwi uroda tego domu, to myślę sobie, że trudno jest nie architektom to wytłumaczyć, bo żeby zaprojektować coś prosto i żeby to wyglądało na proste, to trzeba się bardzo dużo napracować. I chciałem was zapytać o tę kuchnię, bo pomimo tego, że tutaj widzimy całe bloczki, nie widać tutaj żadnych przewodów, musieliście mieć to wszystko zaplanowane. Powiedzcie coś o technologii projektowania z takich bloczków. Tak jak Ola powiedziała, to, że powstały bloczki, to dla nas wszystkich było odkrycie i musieliśmy w jakiś sposób wyeksplorować tę technologię. Teraz kończymy drugi dom, też taki tani, dostępny dla rodziny piętrowej w Katowicach. Jest już na ukończeniu. Natomiast no, te oszczędności, jak zaczęliśmy się z Marcinem zastanawiać, że mamy budżet i na czym możemy zaoszczędzić. To była kwestia przede wszystkim no, częściowo, na ile się da, prefabrykowania pewnych elementów, stąd jakby stropy, podłogi są częściowo prefabrykowane z płyt kanałowych, natomiast na wykończeniach. W związku z tym, że te bloczki niczym nie są wykończone, powodowało, że wszelkie instalacje musiały być jakby zaprojektowane do każdej pozycji gniazdka, włącznika już na etapie projektu wykonawczego. Musiał to dokładnie zostać wykonany w taki inny sposób, bo te instalacje były wykonywane równocześnie jak powstawał dom. Czyli na początku tam ci robotnicy się wkurzali, ale potem na etapie wykończeń to już nie było tam pana Janka z bruzdownicą, który te świeżo postawione mury zaczyna bruzdować, bo potem i tak ktoś to tam tynkiem zakryje i gips kartonem, a może właśnie taką plastikową cegłą do pomalowania na biało. To chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę na to, czego nie powiedzieliście, a co ja zauważyłem w tym domu i bardzo mi się to podobało i to jest patent Oli, że ta kuchnia tak naprawdę nie jest jednostronna, to jest kuchnia dwustronna, że zostaw to zdjęcie. Tutaj widzimy w tym regale takie brązowe drewienko. To są szuflady, które są wyciągane jako blat, jak jest jakaś uroczystość rodzinna i trzeba większą powierzchnię odstawczą posiadać, to ta kuchnia się zmienia właśnie w taką dwutraktową. Stronnicową i to też jest patent z kamieni z lat 20. Nasz parkiet też jest dziedzictwem po dziadku, który miał kamienicę i dokładnie miał taki parkiet. Ja się zakochałam w tym parkiecie i prosiłam, żeby panowie docinali klepki dokładnie takie jak ten parkiet stuletni w poprzednim naszym mieszkaniu w kamienicy. I ten patent z tymi wysuwanymi właśnie deseczkami, gdzie pan stolarz tam myślał nad jakimiś rozwiązaniami, suwnicami. Ja mówię, nie, tak jak po prostu 100 lat temu się robiło, że to po prostu mechanicznie się blokuje. I rzeczywiście tak. I architekci nam zaproponowali właśnie ten podział
tej wspólnej przestrzeni tym regałem i też się zastanawialiśmy, czy on ma jeździć, bo ja tak chciałam, żeby trochę było otwarte, trochę zamknięte. I właśnie duże imprezy i jakoś tak też poszło w tą stronę, że ta 1/4 się odsuwa i rzeczywiście wtedy jest kuchnia otwarta, a na co dzień, tak jak mówię, jak jest takie codzienne życie, to nie straszy na dzień dobry. Dużo miejsca zostaje na różne inne też podróże, tak, wystarczające.